Stop, opowiem ci coś. Dawid był bezdomnym mężczyzną, codziennie wędrował ulicami miasta, próbując przetrwać w surowych warunkach. Pewnego zimowego wieczoru spotkał Marka Nowaka, znanego milionera. Marek zatrzymał się i zapytał, czy może mu jakoś pomóc. Dawid szczerze opowiedział o swojej sytuacji. Marek podarował mu kartę z numerem telefonu i zapewnił go, że jeśli potrzebuje pomocy, może dzwonić. Kolejnego dnia Dawid skorzystał z oferty i skontaktował się z Markiem. Milioner zapewnił mu pokój w schronisku i ciepłe posiłki na kilka dni. Dawid był wdzięczny za pomoc i wsparcie. Marek zaoferował mu pracę jako pomocnika w swojej firmie. Dawid zaczął zdobywać doświadczenie i umiejętności. Lata mijały, a Dawid awansował w firmie Marka. Jego sytuacja finansowa poprawiała się, oszczędzał każdą złotówkę. Ostatecznie wynajął własne mieszkanie. Dawid kontynuował pracę w firmie Marka, awansując na coraz wyższe stanowiska. Dawid stał się bogatym przedsiębiorcą i szanowanym człowiekiem. Pomógł innym potrzebującym, dając im szansę na lepszą przyszłość. Ta historia pokazuje, jak zaufanie i wsparcie jednej osoby mogą zmienić życie drugiej, nawet jeśli początki wydają się bezpowrotnie ciężkie. Zaobserwuj Tim bilioner i rozwijaj się z nami.